Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, kolejnym podsumowaniu, tym razem kolejki 12, gdzie Wisła Kraków podejmowała Legię Warszawa. Słuchajcie, co o tym meczu można powiedzieć wiele. Ja zacznę może od początku, zanim przejdziemy sobie do skrótu tego spotkania. Postaram się jakoś to zrobić, zobaczymy, czy ten film się uda fajnie zrealizować. Słuchajcie, generalnie trzeba powiedzieć jasno, pierwsza połowa dramatyczna w wykonaniu Wisły. Zero gry, to nie była Wisła po prostu, to nie była Wisła. W drugiej połowie zaczęła się Wisła tak naprawdę, gdzie zaczęliśmy grać agresywniej, gdzie zaczęliśmy grać też mądrzej, zaczęliśmy być dokładni. To gdzieś zaważyło o wyniku, bo jednak dokładność w piłce jest ważna, o tym przekonali się zawodnicy Wisły, jak i Legii. No i tak naprawdę w 5 minut strzelamy 3 bramki, jesteśmy w raju, później niestety Kalitos Śmiecitos strzela no przepiękną bramkę, niestety mówię to z bólem serca, no jednak ją strzelił i niestety było 3-3 w 90 minucie. Ja tylko chcę to pochwalić, bo oczywiście wiele rzeczy można pochwalić, ale przede wszystkim pochwalę zaangażowanie, bo wyjść przy 0-2, wiadomo, że Wisła już raz udowodniła, że umie takie straty odrabiać, ale jednak wtedy ta gra była też lepsza, tak? Bo jednak w Poznaniu stwarzaliśmy sobie sytuację i też ten wymiar kary nie był, po pierwszej połowie nie był aż tak duży, bo tak naprawdę traciliśmy tylko jedną bramkę. Tutaj było 2-0, raczej no 2-0 było dla Legii, no i trzeba było te straty odrabiać i wszyscy wiedzieli, że no będzie bardzo ciężko. Ja też mówiłem, że najwyżej remis, no to się sprawdziło, ale nie sądziłem, że my gdzieś tam sfrajerzymy w ostatnich tak naprawdę minutach. Chociaż ja się z tym osobiście nie zgadzam, że sfrajerzyliśmy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że Legia nie grała złego meczu i dzięki temu, bo gdyby wziąć teraz Legię z początku sezonu, przecież byśmy ich rozklepali z 3-0, ale no Legia teraz gra lepszą piłkę, to fakt, może niewiele lepszą, tak, ale lepszą, faktycznie tą pierwszą połowę zagrali wspaniałą, zepchnęli nas do obrony niesamowicie, nie byliśmy w stanie wejść do ich pola karnego, także no to już coś mówi. Ale ja tylko powiem jedną rzecz, że żałuję, że troszkę, jakby to powiedzieć, no nie udało się nam utrzymać tego prowadzenia, bo bylibyśmy liderami, a tak to jesteśmy trochę na czwartym miejscu, ale w sumie tracimy niewiele, więc myślę, że to też nie jest najgorsze. Ja powiem tak, z Maćkiem Stolarczykiem ja mogę iść wszędzie. Jesus Imaz się odblokował, Martin Kosztal, przepiękna bramka, naprawdę o niej będę opowiadał, bo później przejdziemy właśnie do skrótów i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo ten wynik, mówię, można oczywiście, jest niedosyt, u każdego Wiślaka jest niedosyt, ale myślę, że i tak wiele osób będzie z tego wyniku przyjmie, będziemy szanować ten punkt, bo ten punkt może być bardzo, bardzo cenny w przyszłości. Także myślę, jeżeli chodzi o taki krótki komentarz do tego meczu, to myślę tyle. Bardzo ogólnie, no ciężko tutaj wskazać, no troszkę Sadloka można winić za tą sytuację, gdzie straciliśmy trzecią bramkę, gdzie trochę no klapnął na dupie, no, strasznie klapnął nawet. No i generalnie, ale w defensywie my się graliśmy nieźle. Myślę, że oprócz tej pierwszej połowy to Wisła zagrała naprawdę dobry mecz. Także jeśli chodzi o to myślę tyle. Także przejdźmy sobie do analizy tego spotkania. Więc teraz przejdźmy sobie do skrótu tego właśnie spotkania. Mecz ogólnie się podobał, ale źle się zaczął, bo już w pierwszej tak naprawdę akcji Legia zdobywa bramkę. Taki troszkę no dziwna bramka, szczerze mówiąc, no bo tutaj głową uderzał. No i nieporozumienie. Teraz druga sytuacja Legii i no tak z takiego niczego zrobiło się coś. I teraz kolejna akcja Kalitos, uderzenie na szczęście niecelne i kolejna poprzeczka, znaczy pierwsza poprzeczka, nie kolejna. No i teraz niestety jest dosyć ładna akcja Legły,
czyli podanie tutaj, no dobre podanie, bo Carlitos tu wiadomo, tak uderzył w sumie tak nijako, ale samo tutaj podanie Dominika Nodzia z Węgier naprawdę niezłe. Tutaj kolejna próba Legii, to jest cały czas pierwsza połowa i tutaj zaczęła się druga połowa, która już w wykonaniu Wisły była naprawdę, naprawdę dobra. Tutaj jeszcze sytuacja Legii, która została wyblokowana na szczęście i tu już jest bramka. Słuchajcie, to była naprawdę, uważam, piękne tutaj podanie do Jesusa i Maza i jest w tej chwili 2-1, bramka kontaktowa. Ładnie to rozegrali Wiślacy. Znaczy dobra, to podanie po prostu jest fajne. I później, no chwilę później właściwie, tutaj podanie do Kosztala. Kosztal i patrzcie, co robi Kosztal w tym momencie. Balans ciała genialnie i uderzenie, no fantastyczne i mamy 2-2. Więc no już tak naprawdę w ciągu paru minut Wisła odrobiła straty i za chwilę wyjdzie na prowadzenie też właśnie ta akcja. Podanie do Jesusa i Maza i Jesus i Maza skuteczny jak nigdy. Druga bramka jego w tym spotkaniu. I tutaj niestety bramka Carlitosa dosyć ładna, dosyć no ładna, faktycznie ładna. Więc jak widzieliście, dużo się działo w wczorajszym spotkaniu, bo jak to nagrywam, to akurat było wczoraj, bo nagrywam to w poniedziałek. Więc no słuchajcie, no na pewno jesteśmy dumni z tego, bo mimo wszystko podnieść się z 2-0 na wyjeździe jeszcze z Legią, no to naprawdę budzi szacunek, także jeszcze raz, no, fajnie, fajny mecz, jak widzicie, dużo bramek, dużo też ładnych bramek. Także no miło się to oglądało, pomimo że pierwsza połowa była troszkę naszą troszkę irytacją, bo nie wiedzieliśmy się, co dzieje, co się stało z Wisłą, dlaczego tak gramy, a nie tak jak powinniśmy grać, ale ostatecznie i tak jest nieźle, remis trzeba, jak powiedziałem wcześniej, szanować. Także mam nadzieję, że taki format się Wam spodoba. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Piona!